Myślę, że ten latawiec lata najwyżej ze wszystkich. Ale śliczny. Mogę go potrzymać? Oczywiście, ale musisz trzymać mocno. No jasne. Dlaczego opada? Bo przestało wiać. Uważaj na drzewo! I po latawcu. O, na pewno nie. Ja go ściągnę. Haha! O, Bucky. Lepiej się cofnijcie. Ten miś dotknął nieba. To była wina nieba. Słuchaj, musisz dać sobie czas. Wspinaj się powoli i spokojnie. Planuj każdy ruch. Tym razem się uda. Uda się, uda się, uda się! Albo nie. Tym razem na pewno się uda. Uda się, uda się, uda się, uda się! No weź! Idzie. Dobrze. Nawet nie próbuj! Jestem! Chłopaki, może zostawmy go tutaj i zróbmy nowy. Nie ma mowy! Nie zostawimy go na drzewie! Patrz, Bjornowi prawie się udało. Hej, Bjorn! Tak, trzymaj! Nie zostawia się latawca! Nie udało się go zdjąć. Dobra, potrzebujemy sprzętu. Drzewo, poznaj drabinę. Idę na górę zdjąć nasz latawiec. Trzymajcie drabinę! Bjorn, nie mogę dosięgnąć. Musisz pomóc. Chodź no tu. Aha, prawie go dosięgam. Franny, chodź pomóc. Już blisko. Jeszcze odrobineczkę, brakuje tylko trochę. Upewnij się, że mocno trzymasz drabinę. Nie puszczaj. Hej, Bucky, tak się zastanawiam. Skoro wszyscy jesteśmy tutaj, to kto... Chyba wiem, co powinniśmy teraz zrobić. Zrobić nowy latawiec? Co? Nie! Teraz spróbujemy wywołać tornado. Dmuchajcie, ile sił w płucach! No weź! O tak! O, chyba żarty sobie stroisz! Powinniśmy przestać. Masz rację. Nie rzucajmy patykami, możemy zniszczyć latawiec. Mam pewien pomysł. Kochani, przedstawiam wam mój najnowszy, niesamowity wynalazek. To kuropulta! Wskakuj tam. Ma bardzo proste sterowanie. Trzeba tylko pociągnąć dźwignię. Dobry test. Tym razem trochę lepiej. Wycelujemy i spróbujemy znowu. I znowu. I znowu. No, chyba przekroczyliśmy zdolność operacyjną. Co? Kuropulta nam zdechła. Chłopcy, hej! A może zrobimy jeszcze lepszy latawiec? Hej, to jest doskonały pomysł. Dlaczego sam na to nie wpadłem? Franny, jesteś genialna. Jest śliczniusi. Mogę go potrzymać? Jasne, trzymaj go. Tylko postaraj się, żeby wiatr go... O nie, nie zwiał. Lubię tego drzewa. To zrobimy sobie nowy, nie? Żartujesz? Sam mogę go zdjąć. Znowu się zaczyna.
Spacerują, bawią się, kiedy świeci... Bucky! Kto ułożył tak te drzewa? Losowo i chlujnie, nawet nie da się przez nie przejść. Czas ogarnąć ten las. Bucky! Hej! Dostałeś z liścia! Jestem drwalem i architektem. Niezaprzeczalnie jestem mistrzem lasu. I mówię... Uwaga! Uważaj! Co? Ha? O, Bjorn, hej, cześć! Co tam u ciebie, kolego? Cześć, Bucky. Usiłuję obserwować piękno przyrody. Albo raczej usiłowałem. Ja też chcę! Gdzie ta przyroda? Gdzie to piękno? No weź! Tutaj! Nie widzę tu żadnej przyrody! Wiesz, Bucky, przyroda stąd uciekła. Bo ktoś ją przestraszył. Przyrodę obserwuje się w ciszy. I z pewnej odległości. Spoko. Powiedz to lasowi, bo trzaska i chrzęści przy każdym moim kroku. Chociaż to może dlatego, że ciężko chodzę. O, mam! Znajdę sposób na obserwowanie przyrody z odległości. Zadziała nawet, gdy będę głośny. A zawsze jestem głośny. Nie to. Może to. I to wszystko też? Statyw. Super, z takim sprzętem jak ten mogę obserwować całą przyrodę. Tak, teraz czas znaleźć przyrodę, na której to wypróbuję. Bingo! Kurczaku! Zachowuj się normalnie i daj się obserwować, zgoda? Mówię normalnie! No weź! Chcę obserwować twoje piękno! Gdzie się podziałeś? O, tu jesteś! Przyroda! Chodź tu! Ciu. Kurczaku! Przyroda mi uciekła! Co mam teraz zrobić? Myśl, Bucky! Żaden problem. Bjornowi się to spodoba, bo będzie najlepsze! Naukowcy i ludzie o wielkich mózgach wiedzą, że przyroda ma jakiś problem z głośnymi dźwiękami. Dobrze. Więc co mają zrobić ci? Długa pauza dla efektu. Którzy od urodzenia są bardzo hałaśliwi. Teraz najnowszy wynalazek Bucky'ego rozwiązał ten problem. Przedstawiam wam niesamowity sprzęt do patrzenia! Zatkało was? Patrzcie na to. Zobaczyłeś przyrodę, tak? Ale jest daleko od ciebie. Można robić notatki. W takim wypadku naciskasz przycisk zoom. Zoom! Łap przyrodę. I obserwujesz wielkie piękno przyrody. Jak już się napatrzysz, odstawiasz na miejsce. A dokąd ty się wybierasz? Zła przyroda! Dobra, a może teraz? Przyroda wygląda o wiele lepiej, gdy można ją przybliżyć moim wynalazkiem, prawda? Cóż, Bucky, technologia jest super, ale u nas na północy obserwujemy naturę w nieco inny sposób. Może pójdziesz ze mną i zobaczysz? Ale super! Cześć, Sowo! Wybacz. Cześć, Sowo. Są takie piękne. Niebieski łoś. Zastanawiałem się, czego boi się ta żaba. Kiedy się wyklują? O, bez komentarza. O, ale piękne. Super zdjęcia. Tak trzeba obserwować przyrodę. Właśnie. Kiedy przyroda cię nie widzi, ty możesz zobaczyć o wiele więcej przyrody. Miło cię poznać, przyrodo. Jesteś super! Gdzie?
może nie ma. O, a może tutaj? Hej! Hej, grzybki! Wyjechałeś się na wakacje? Ja poddaję się. Nie ma tu grzybów. Nigdzie nie ma. Nigdy ich tu nie było. Biornie, kolego. Gdzie on się podział? Kto nadąży za tym misiem? O! Ziemia do miśka. Czy tylko ja zajmuję się szukaniem grzybów? Miałeś czas, żeby zebrać te grzyby, a potem potańczyć? Dobra, Bjorn, gadaj, jakie znalazłeś. Bo ja szukałem wszędzie, bardzo długo. I nic nie znalazłem. Właściwie to nie wiem, Baki. Po prostu dogaduję się z przyrodą. Bjorn i las nadają na tych samych falach i tyle. Ale tam, skąd pochodzisz, nie ma lasu. Macie tylko śnieg. Mamy śnieg, tak. Ale mamy też las. I zwierzęta, i ocean. Północ jest całkiem duża. Pytanie! Jak robicie zapasy na zimę, skoro wszystko jest zamarznięte? Jemy lody grzybowe. Żartuję. Suszymy ryby. Mamy pyszne steki z morsa i smakowity tran. O, smakowity tran? To obrzydliwe. Nagle grzyby brzmią o wiele lepiej. A ten miś wymyśli nowoczesną metodę ich zbierania. Las zatańczy tak, jak ja mu zagram. O. Tym potężnym młotkiem brunatny miś zmieni świat! Hej, Baki, przyda mi się pomoc. Przygotowałem grzyby do powieszenia, żeby wysuszyć je na zimę, więc... Grzyby śmieby! Ja tu pracuję! Spójrz na mój super wynalazek! To beczka z kurzajkami? No nie widzisz? Żaden grzyb przed nami nie ucieknie! Dzięki mojej wspaniałej maszynie, pomocnikowi grzybiarza 5000! Czyli to nie beczka z kurzajkami? Jak ten wynalazek ma zbierać grzyby, Baki? Przygotuj się na niesamowitość, jeden skromny niedźwiedź. Zaraz pokażę calusieńkiemu światu, jak mistrz gromadzi zapasy na zimę. Tak, patrz, Bjorn. Tak, cudownie, jestem mistrzem grzybiarzem. Niedźwiedź Baki jest geniuszem. Dalej, mam cię. Ciebie też. I ciebie. A teraz podoba ci się, czy ci się nie podoba? Najlepszy wynalazek w historii, misiu. Baki, tu jest dużo rzeczy, ale nie to, czego chciałeś. Popatrz, spróbuj. Pokop trochę, a znajdziesz tam i grzyby. Cóż, znalazłem ładne liście. Wspaniałe i obfite dary lasu. Jest super. To smakuje okropnie. A może zmieszamy je z tym smakowitym tranem, o którym mówiłeś? Nie, to chyba najgorszy pomysł. Miś polarny ma właśnie całkiem dobry pomysł. Baki, słuchaj. Wiem, co chcesz powiedzieć. Mój pomocnik to tylko beczka z kurzajkami. Moja ważna maszyna do zbierania grzybów to porażka. Baki, to nie jest porażka. Choć być może nie nadaje się najlepiej do zbierania grzybów, będzie doskonała do zbierania liści. Jestem genialny, haha! Popatrz tylko na wielki odliściacz 5000. Na pewno mogę go ulepszyć. Może przydałby się tu silnik? Jakiś tryliard koni mechanicznych. Mogę załatwić ci renifera. Żadnych reniferów ani koni! Możemy użyć niedźwiedziej siły! Baki jest! Baki i Bjorn są geniuszami! Najlepsi kumple, niedźwiedzie wszystkich ras! Naszą cudną maszyną posprzątamy las! Głośno śpiewamy i rzucamy żartami! Do zobaczenia! To już wszystko, kochani! Bibi Bear! Są tu jakieś hamulce? Dzień
Witaj, Bucky. Właśnie zacząłem pakować bagaż. Czyli idziesz na wycieczkę? Mogę iść z tobą? Czemu nie? Chodźmy razem. Naprawdę uwielbiam zwiedzać świat, ale nie pieszo. Chodzi się zbyt wolno, nie można zabrać zbyt wielu rzeczy i nie ma ładnych widoków. No i można się zgubić. Nie zgubimy się, jeśli weźmiemy mój kompas. Super! Mam świetny pomysł. Lina, powiedz, że masz linę. Doskonale, to wystarczy. Spotkamy się rano pod moim domkiem. Przynieś rzeczy, czas na pełen odlot! Cześć, Bucky. Ejże, chwilunia, co ty tam masz w ogródku? To dla nas. Lecimy na wycieczkę balonem. No weź, chodź na pokład, musimy już lecieć. Nie chcę podróżować drogą powietrzną. Bez szans, nie jestem latającym misiem. Dlaczego nie? Balon pomieści nas i nasze rzeczy. I na pewno się nie zgubimy, bo będziemy stąd wszystko widzieć. Cóż, nawet jeśli masz rację, nie ma dziś pogody na latanie. Rozumiem. Boisz się latać, prawda? Co? Wcale nie boję się latać. Jesteś tego pewien? Mamy problem! Chciałem się tym przejechać, tak! Szybko się kręci! Wstrzymaj oddech! Pomóżcie nam! Wow, jaki super dźwięk! Uwaga, góra! Raka, to wulkan! Dlaczego wciąż lecimy? Tak, miałeś rację, podróż balonem to był zły pomysł. Wróćmy do domu na piechotę. Ale gdzie jest dom? Odlecieliśmy zbyt daleko. Nie znam drogi powrotnej. Ja też nie wiem, jak wrócić do domu. A gdzie jest twój super kompas? No tak, leży grzecznie w moim plecaku. Na twoim podwórku. No jak sobie z tym poradzimy? Chcę wrócić do domu. Bucky, nie uwierzysz. Chyba miałeś rację, kolego. Możemy podróżować twoim balonem. Bo właśnie wpadłem na wspaniały pomysł. To był genialny pomysł, Bjorn. Co za wspaniały widok. Jest przyjemnie. Pamiętaj, że musisz mną kierować. Zajmij się tym. Lewo. Dobrze. Jesteśmy niedaleko wulkanu. Teraz skręć w prawo. Lecimy prosto. Świetnie ci idzie. Okej. Bucky, zamieńmy się, żebym ja też mógł polatać. Czy mi się wydaje, czy o wiele dłużej ciągnę ten balon? Bjorn. O, mój szalik. Hej, uważaj! Zaraz miniemy przewody! Trzymaj się prawej! Ej, Bucky, drugiej prawej! O, hej! Tam jest twój dom! Hurra! Udało nam się! Tak, podróżowanie jest super. Zgubmy się jutro na północy. Co zróbmy? Bjorn, dlaczego się śmiejesz? Mówię poważnie. Będziemy stąd wszystko widzieć. Nie bez powodu nie mamy skrzydeł, co?
Dzień dobry, Baki. Co to właściwie ma być? Jakiś dzwonek do drzwi czy coś? To przypominajka, a nie dzwonek. Pamiętasz? Umówiliśmy się, że jutro rano pójdziemy na ryby. Zawiązałem sobie parę supełków, żeby pamiętać, że mam o tym nie zapomnieć. Na północy zawsze tak robiliśmy. Ale to nie powinno się stać. To nie brzmi jak solidny system. Bez obaw stworzę godny zaufania mechaniczny system przypominający. Będziemy pamiętać o wszystkim. Świetnie, ale Baki, proszę, pamiętaj o naszej wycieczce. Czas na mój geniusz. Czas na ćwiczenia. Na ryby. Działa! Super! Dobra, tak! Jestem jednością z przyrodą. Jestem spokojnym misiem. Spokojnym, spokojnym misiem. Wow. Super! Jej, udało się, udało się! Bjorn, przygotuj się na szok. Mój przypominacz działa świetnie. Patrz, pokażę ci. Jesteś podekscytowany, bo totalnie powinieneś być. Patrz na to. Teraz przypominacz przypomni kurczakowi, że już czas zjeść obiad. Jest tak prosty w obsłudze, że nawet ptasie murzy go zrozumie. Może lepiej usiąść, bo to będzie bardzo ekscytujące. Wow, kurczak musiał być naprawdę głodny. Ta-da! Czy mój przypominacz nie jest wspaniały? Już przenigdy o niczym nie zapomnę. Co tam mam dalej w planach? Aha! Czas na herbatkę! Dzięki przypominaczu! Bycie geniuszem rządzi! O, oto cały nasz Baki. Najwyższy czas na herbatę. Oho! Ojejciu! Czas na sprzątanie! Już dawno tu nie sprzątałem. Co teraz? No! O! Czas na ogródek! Pranie? Prasowanie! Gotowanie! Czas na przekąskę! Czas pielić! Czas poćwiczyć! Czas się bawić! Nie zapomnij! Jeść! Myć się! Pielić ogród! Spać! Oglądać sport! Jeść! Nie zapomnij! Jeść! Myć się! Spać! Ćwiczyć! Wszystko! Pamiętaj wszystko! Tylko nie... Nie zapomnij śnić, śnienić się, chorować. O, co? Ja? Znów na coś czas? Myślałem, że czas już spać. No tak, czas przekręcić się na drugi bok. Miało mi, że mam ci powiedzieć, że już czas iść na ryby. Hej, gdzie się podział ten twój śmieszny przypominacz, co? Musisz mi zaufać. Lepiej będzie, jeśli zapomnimy o tej całej sprawie. Te twoje supełki, przypominajki to naprawdę niezły pomysł. Wiesz co, Baki? Co? Najważniejsze przypominajki nie są tu, rozumiesz? One są tutaj. W życiu bym nie zapomniał najlepszego kumpla. A te twoje supełki, przypominajki obudziły cię kiedyś w środku nocy?